Prześladowania wewnątrz Kościoła. Nauczanie domowe. 8 marca. Księga proroka Jeremiasza, rozdział 18, wersety od 18 do 20. Niegodziwi rzekli: chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, by odwrócić od nich Twój gniew. Prześladowania zawsze są trudnym doświadczeniem, ale najgorsze to prześladowanie wewnątrz ludu Bożego, wewnątrz Kościoła. Radzimy sobie z tym, gdy ktoś nas atakuje, gdy ktoś nam się sprzeciwia. Myślimy, on nie rozumie wszystkiego, on nie jest po naszej stronie, tak myślimy, więc może się zdarzyć, że ktoś występuje przeciwko nam. Ale w momencie, kiedy doświadczamy prześladowania wewnątrz, wtedy nasze serce krwawi. Widzimy, tak opisuje to Jeremiasz. To są ludzie, którzy doskonale znają sytuację, doskonale znają okoliczności. Ludzie, którzy znają Boga, przykazania, życie duchowe, są wewnątrz nas. I oni występują przeciwko. Jeremiasz mówi: ja się z nimi modliłem. Ja modliłem się za nich wstawienniczo, a oni występują przeciwko. A oni niszczą mnie, niszczą dzieło Boże, niszczą słowo, które kierowane jest do narodu. Niszczą to wszystko. Widzimy bezradność Jeremiasza i często naszą bezradność, ponieważ to prześladowanie najbardziej boli. Jesteśmy na nie najbardziej wrażliwi. I najbardziej nas ono dotyka. I widzimy, to prześladowanie bywa w różnych stopniach natężenia. Jest to obmowa i oczernianie. W tekście mamy: uderzmy językiem tego człowieka. Jest to zasadzka i pozbawienie godności. Zróbmy zamach. I w końcu jest uśmiercenie, usunięcie. Tekst mówi o wykopaniu dołu. Będąc prześladowanymi wewnątrz Kościoła, czujemy się zdruzgotani, niepotrzebni. I widzimy, że prześladowany jest zarówno kapłan, jak i mędrzec, jak i prorok. Wszystkie piękne powołania, wszystkie piękne zadania są atakowane. Są prześladowane. I widzimy, naprawdę ci ludzie rozumieją Kościół od wewnątrz, bo przecież mówią: kapłan ma pouczenie, mędrzec ma radę, prorok ma słowo. Ci ludzie doskonale znają realia, a jednak są źródłem prześladowania. Jednak są źródłem uderzeń. Tam, gdzie spodziewasz się zrozumienia, przygarnięcia, współdziałania, przychodzi uderzenie, które cię powala. To jest naprawdę trudne. Ale widzimy, jak przechodził przez nie Jeremiasz, jak przechodził przez nie Chrystus, bo to jest ten sposób, który my odkrywamy. Jezus wszedł w tajemnicę nieprawości. Pozwolił się ubiczować sprawiedliwym. Pozwolił się ukrzyżować wyznawcom prawa. Pozwolił wykonać prawomocny wyrok. Te prześladowania mamy oddawać w ręce Boga, tak jak zrobił to Chrystus. Ojcze, oddaję w Twoje ręce. To jedyny sposób. Pomodlić się w ten sposób: Boże, posłuż się tym w swoich planach. Boże, Ty mnie w ten sposób oczyszczasz, oddzielasz z wszystkiego. Ale nie odejdę od Ciebie. Będę przy Tobie,
i ufam, że Ty z tego wydobędziesz dobro, pomimo tego, że tak mnie boli. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pomódl się za tych, którzy Cię w Kościele zawiedli. I oddaj to, modląc się: Ojcze, w Twoje ręce oddaję. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.